Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy w tym tygodniu od kulinarnego wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Wystartowała kolejna edycja konkursu Esprit Chef Junior. 6 maja miały miejsce eliminacje, a już w piątek, 10 maja, odbędzie się półfinał. W maju zaplanowano również 2 dni warsztatowe dla małych kucharzy. Wielki finał na Ustrońskim Rynku odbędzie się 23 czerwca. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Browaru. W piątek do Cieszyna zawita artysta młodego pokolenia hip-hopowego. Wystąpi Plan B. Start godzina 20. W sobotę 11 maja odbędzie się w Ustroniu pierwsza ustrońska noc muzeów. Galerie i muzea będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Do akcji włączyło się Muzeum Ustrońskie, Oddział Muzeum Zbiory Marii Skalickiej, Rdzawe Diamenty, Galeria Rynek, Biblioteka oraz Ochorowiczówka w Wiśle. Szczegóły na plakatach. W najbliższy weekend nie zabraknie również sportowych propozycji. W sobotę startuje Cross Bike. To zawody promujące kolarstwo górskie i turystykę rowerową. Zapisy w biurze zawodów już od godziny 8. Start główny w samo południe. Miejsce startu to tereny pomiędzy OSP a Centrum Misji i Ewangelizacji przy ulicy Zamkowej w Dzięgielowie. Do wyboru są 4 trasy. Szczegóły na stronie organizatorów. W sobotę do wspólnej zabawy zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Harzlachu. Odbędzie się tam pierwszy turniej sołectw Piknik z Jajem. Turniej rozpocznie się o godzinie 14 w Kończycach Wielkich na terenie boiska sportowego. Około godziny 17 smażenie jajecznicy i poczęstunek. W programie jeszcze wiele innych atrakcji. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.